tym drugim dniu Europejskiego Kongresu Finansowego miałem okazję, przyjemność uczestniczyć w panelu organizowanym przez jedną z wiodących firm technologicznych na polskim rynku, firmę Accenture. Tytuł panelu: Era inteligentnych przedsiębiorstw, technologia podążająca za człowiekiem. Głównymi tezami, które w swoim raporcie o nazwie Tech Vision 2017 firma Accenture przedstawiła, to między innymi aspekty związane z sztuczną inteligencją, z platformami biznesowymi o charakterze między innymi open bankingu oraz kompetencjami, które trzeba w organizacjach znajdować oraz umiejętnościami związanymi z zarządzaniem takimi kompetencjami. Te trendy, trzy główne trendy w raporcie, które omawialiśmy w trakcie panelu, konkludowały do wniosku, że w tej chwili technologia jest dla ludzi, technologia znaczy człowiek, technologia nie zastępuje człowieka, technologia ma wspierać człowieka. Moja retrospekcja jest następująca. Kilkanaście lat temu po raz pierwszy zaczęliśmy mówić o pewnym trendzie o nazwie Digital First. Następnie mówiliśmy o trendach związanych z Mobile First. W raporcie, o którym mówiliśmy w trakcie dzisiejszego panelu, pojawiło się sformułowanie Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja first. Ja myślę, że trzeba pamiętać o jednym jeszcze ważniejszym trendzie, mianowicie People First, czyli ludzie przede wszystkim. Technologia dla ludzi, a nie technologia zamiast ludzi. I myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego panelu, który wzbudził liczne zainteresowanie i żywą dyskusję wśród panelistów, jak również i na sali wśród słuchaczy. Ja myślę, że na ten aspekt trzeba popatrzeć dwutorowo. Mianowicie, jeśli popatrzymy na zachowania naszych klientów, konsumentów, ludzi, którzy w tej chwili korzystają z powodzeniem z internetu, z mobila. Przypomnę, 9 na 10 Polaków ma komputer, 7 na 10 Polaków posiada smartfona, 6 na 10 Polaków bankuje przy pomocy kanałów elektronicznych, 5 na 10 Polaków kupuje w internecie, dokonuje transakcji w e-commerce przy pomocy właśnie technologii nowoczesnych, no to pokazuje, że polscy konsumenci, polskie społeczeństwo jest już dzisiaj cyfrowe. Stąd nie waham się powiedzieć, witajcie w cyfrowej Polsce, bo ta skala adopcji nowoczesnych technologii przez konsumentów, w szczególności ludzi z pokolenia Y, ludzi z pokolenia milenialsów, ale również ludzi z mojego pokolenia, z pokolenia z generacji X, czyli urodzonych w latach 70., no to trzeba tutaj powiedzieć, że ta skala adopcji jest znaczna. Jaki to powoduje efekt? No powoduje to efekt taki, że my ciągle jako społeczeństwo, szybko adaptując nowe technologie, lubimy nowinki, lubimy sprawdzać te, w cudzysłowie, mniej lub bardziej nowoczesne rzeczy. Adopcja nowych technologii w polskim społeczeństwie jest na tle innych krajów, innych społeczeństw, w szczególności w Europie, na wyróżniającym się pierwszym, jeśli nie pierwszym, drugim miejscu. I to pokazuje, że polskie społeczeństwo lubi nowe, nowoczesne rzeczy. Idąc tym tropem myślenia i dotykając odpowiedzi na pani, zadano przez panią redaktor pytanie, jeśli mówimy teraz o przedsiębiorcach, o przedsiębiorczości, to tutaj jest troszeczkę moim zdaniem słabiej, co nie wyklucza jednak, że skala i potencjał do zastosowania tych innowacji no, powoduje, że jest zdecydowanie większa. Czyli przekładając zachowania konsumenckie i umiejętność polskiego społeczeństwa do adaptacji cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań, śmiem twierdzić, że ten element innowacyjności, upraszczania procesów, produktów, automatyzacji pewnych czynności również w pewnym momencie zaskoczy i ten wiatr nowoczesności jeszcze silniej zawieje również w obszarze przedsiębiorców.